Cześć, będzie nagrywało, jest. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś z ojcem w Car Mechanic Simulator 2.15 będziemy naprawiać auto. Ze mną jest mój ojciec. Witam wszystkich słuchaczy, czy widzów, nie wiem. Tak, dokładnie, wszystkich obecnych w tym momencie na kanale. Witamy, kłaniamy się nisko, aż po same kolano, bo wiecie, jak teraz bym powiedział, w cudzysłowie od razu mówię, kule, to pewnie bym był jakimś złym youtuberem, a nie można tak mówić. Nie, ale tak na serio nie będziemy się zmieniać, bawimy się cały czas internetem, bo po to internet jest. Typ zlecenia, maluch, ale nie możemy jeszcze go robić, bo jest potrzebne 3000 doświadczenia, jak widać już trochę zagrałem. Możemy zrobić, co tu jest. Auto niepewnie się prowadzi, trzeba zmienić rozrząd. Co bierzemy na start? Może coś delikatnego jak na pierwszy odcinek. No jak tego to niepewnie się prowadzi, zaczniemy od tego. Dobra, bierzemy zlecenie, dostajemy auto. Mówię, chwilkę pograłem, żeby mniej więcej mechanikę gry ogarnąć, ale jak macie jakieś tipy, rady i pierdoły, piszcie o tym w komentarzach, bo będzie nam łatwiej. Wygląda jak panda, nie? No, może i panda. Ale graficznie lepiej wygląda niż ta czternastka, co graliśmy wcześniej. Tak. Teraz czekaj, żeby cię tu... Lewe drzwi przednie. Widzę, widzę, ale czekaj, czekaj. Przesuń samochód, no bo oczywiście trzeba przesunąć na lewy podnośnik. Kurde, jakby u nas tak działało to wszystko na warsztacie, nie? Tymi ludźmi. Trzeba pracować. No. Czekaj, dzwoni mi telefon, ale tego nie odbieramy. Jak widzicie, wszędzie jakieś banery firm, czyli ta gra, no biedna nie jest. Tryb montażu, tryb normalny, zawieszenie. Teraz tak, co tu się stało? O, jest. To jest na zero? Na O. Łącznik stabilizatora tylnego. Cyk, zaznaczamy. To musimy iść do tyłu auta. Tak. Który to był? Lewy? Lewy tylny. Lewy tylny. Faktycznie jest. O, tam jest ten niebieski. Ale dziwnie niebieski. Tu się ten. Patrz niebieski, to. Niebieski, niebieski. No, widzę, widzę, ale... Pełne 3D. Łopa! No. I już go tu widzimy. No to co? Wydaje mi się, że koło by trzeba... Zdjąć. Tryb demontażu. Czekaj. Czemu... Czekaj, ale w sumie do niego by się dało dostać bez... Tak, bez zdejmowania koła, no ale... Czekaj, jednak patrz. To jest aż niemożliwe, że... Te elementów do zdjęcia nie... Nie, koło musi być. Nie musi być koło. Zdejmujemy koło. O! Pojawiło się. To trzeba było... Nie, 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 nie doszlibyśmy do tego jednak. Choćbym chciał, to nie. Demont. Jezus, czekaj, to serio trzeba wszystko zdjąć? Nie. No to zaci... Zobacz ile rzeczy. To zaci zdejmiemy. No ale jak tak każą, to zrobimy, nie? Zobacz, wcale nie ma reklamy, w co? Nie ma ani trochę. TRW, firma amerykańska. Amerykańska, no. Tak. Piasta, wszystko każą nam zdjąć. Kto by pomyślał? No, to słomy. Dobra, o, chociaż czegoś nam nie każą zdjąć. Serio, Amor? Wszystko? Szczerze, część będzie kosztowała grosze, ale sama robota to tragedia, nie? No nie wiem, po co to rozbierasz, być może, że to jest wszystko. Ale tak mi każą. Czyli rozbieramy. No i doszliśmy do łącznika. Trochę się tego w życiu nawymieniałem. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze byłem od tego typu spraw. Teraz czekaj, żeby wrócić, to escape. Musimy zamówić część. A powiem ci, że hala nawet spoko, nie? Młodzieżowa taka. Tak. Co to było? Tylni, lewy. Sklep z częściami. Podwozie. Gdzie ta gumka jest? $26. To jest 104 złote na nasze. Czyli tak jak tu, tak i tam. Ale dobra, mamy go. Teraz trzeba go zamontować. Czyli będzie trzeba zrobić tryb normalny najpierw. Wejdziemy w to miejsce. Tryb montażu. Dobra, i teraz tak. Zbliżmy się do tego, bo to jest czyli jakaś... tak, demontowaliśmy. Odwrotnie będziemy to montować. Tak, dokładnie tak. Tylko... O, ten był ale wyjechany. 0%. Tylko, że ogólnie przy samej takiej wymianie
Chociaż w sumie z tyłu nie ma chyba takiego problemu, ale jak on był wyjechany na zero, to reszta części też powinna dostać po dupie i to zdrowo, nie? No każdy element, który luzuje, tak zwany efekt młotkowy powstaje. Czyli jedno uszkadza drugie. Czyli jeden defekt powoduje uszkodzenie pozostałych. 72. Tak samo jak się... Miałem tutaj taką chyba misję, że miałem wymienić amortyzator. I wyobrażasz sobie, że... Prawy przedni, chyba to był przedni, miał z użycia 50, a wymieniałem tylko lewy. Powinno się zawsze to dwa wymieniać, pamiętajcie. Parami się wymienia z racji tego, że to też jest początek końca już amortyzatora. Dokręćmy tutaj. W ogóle my tu kawkę pijemy, papieroski palimy i mówię, dobra, nagramy, nie? A co sobie nie nagramy? Wy tak dużo razy pisaliście, żebyście chcieli to zobaczyć, żeby seria wróciła. O, tarczę ma ładne, ci powiem. Dobra, zakuśtykajmy to. Klocki. TRW zakładamy. Zacisk hamulca. Tak się samochody naprawiają. Jakby się samochody tak naprawiały, to było coś na... Wiesz, wjeżdża ci samochód na warsztat. Znaczy, rzeczy po kolei. Znaczy, no w sumie gra... Jak ktoś w nią gra, będzie miał delikatne pojęcie o mechanice, ale jak po takiej, po zagraniu w taką grę będziesz chciał się kłócić z mechanikiem, że wiesz lepiej, to jednak nie wiesz lepiej, bo czasami naprawdę się zdarzają takie dziki, które wiedzą wszystko, bo tam, nie wiem, przeczytali tak, na forum. Tylko, że jeszcze muszą mieć internetowe narzędzia, żeby sobie to naprawić, nie? Ty, drzwi zdemontowałem, proszę je odłożyć. Przypadkiem. Tryb montażu, proszę im oddać drzwi. Dobra, ma chłop drzwi. Teraz tak, żeby to oddać to auto, 0 i przychód 52 dolki i doświadczenia 600. To zanim my zaczniemy robić konkretne samochody i konkretne naprawy, to jeszcze trochę zajdzie nam czasu. No ale okej, okay, rozgrzewka była. Ciężko sterować autem. Pewnie końcówki. No niekoniecznie. I rozrząd. Możemy wziąć rozrząd. O Jezus, rozrząd. Ty masz tyle pieniędzy, żeby kupić rozrząd? No właśnie nie wiem, no w tej grze są ceny różne, wiesz? Ja jeszcze bym chyba raz spróbował zawieszenie, bo tak delikatne wprowadzenie... Jezu, zrezygnowałem, dobra, rozrząd. Przypadek przy pracy, misklik. Matko przenajświętsza. Co tu się narobiło? I cały czas mówcie, Jezus, myślałem, że nie dogasiłeś. Gdzie on jest? Tu jest. Brawo. Dobra, co ty potrzebujesz i co ci się stało? Dlaczego ci to boli? Napinacz, pasek i pompa wody. Pompa wody. No, czyli najprostsza forma rozrządu. Tak, najprostsza wymiana rozrządu, bo normalnie coś się powinno być wymienione. No, z rozrządem. W sumie olej nawet, nie? Filtr? To znaczy niekoniecznie, bo to tam jest kwestia... Rozrząd to jest mechanizm niezależny od oleju. Ale powinno się... Ale komplecik zrobi, tak mi się wydaje. No, jeżeli serwis robisz olejowy i przy serwisie olejowym rozrząd wychodzi machiasz. Rozrząd, no bo to tak można te dwie... Teraz co ja miałem? Czekaj. Gdzie to jest? To znaczy tak, komplet rozrządu. A tu nie ma tak jak właśnie, że... To znaczy tutaj nie masz... Łańcuszek, masz... a tu już pasek był. A był pasek, nie? Pasek rozrządu. Czekaj, ja to sobie jeszcze raz przeczytam, bo żebym wiedział dokładnie, co ja mam zamówić, bo milionerami nie jesteśmy. Ja sobie zapiszę. Napinacz paska, no pasek i pompa. No. Jak zlecenie na warsztacie, napinacz. Tak. Pasek rozrząd, i R4 pompa. Rozrząd się wymienia kompletem, czyli elementy, które kręcą się, czyli pompa. Łożysko. Osłona rozrządu to jest najczęściej. Czekaj. Pasek rozrządu. Szukaj. Klinowy to nie. Na dole masz, tu masz. Pasek jest, rozrządu. To jest ten. Tak? No, tak? 120 dolków za pasek? 480 zł? Może tańszy masz jakiś pasek? No. Dzisiaj wszyscy tanich pasków szukają. Cóż to za pasek, że taki drogi jest? Nie wiem, ze złota mi się wydaje. Ale odwrótka. Tam masz tańszy pasek chyba. A to jest jakiś V8, wiesz? A co takiego my potrzebujemy? No to V8, no, a co to masz za silnik? Nie wiem właśnie, to nie wiem. Jakiś prosty silnik masz. Prosty jakiś, 1.4. To na pewno nie będzie ten pasek, bo to jest zaraz, że za drogi. Patrząc na te ceny dolarowe. No przecież ale masz tutaj obok pasek tańszy.
Ale to wszystko jest... Rozrządu tutaj masz pasek tańszy. Tu? No, jest no ale to jest R4 coś tam. A jaki model silnika jest? Myśmy nie patrzyli, trzeba było, żeby... Ale wiesz co, tu pisało, że zwykły pasek. Mhm. Czyli zwykły pasek to jest jedynie ten. Bo normalnie jak zamawiasz to do pod model, nie? No tylko. Nie ma uniwersalnych. Nie. Teraz tak, pompa wody jest. Ale V8, nie. Pompa wody R4. No to jest ta. Czyli... Pompa wody tańsza od paska. No. I jeszcze na... W Ameryce może być różnie. No, w Ameryce to w sumie mogą być takie ceny. Napinacz paska. Mam nadzieję, że za to będzie kupa siana, bo jest napinacz. To jest ten. Zwykły napinacz. Nie było ani... Ale to jest paska rozrządu? Na pewno nie. To jest paska... Mi się wydaje, że tutaj w tej grze jest uniwersalny, wiesz? Nie. Będzie tak? Bo to tak wygląda, że paska... Nie, to jest na początku rozrządu, wiesz? Bo tutaj jest... Tu są dalej rozrządy. PK, przejdź dalej. To jest PK pasek, bo tu masz paski klinowe i to jest paska wielo... Czekaj, zjadę niżej jeszcze. Klinowego. Jedź niżej. Coś mi tu nie pasuje. Mi się wydaje, że to jest tak mega uproszczone, wiesz? Może dlatego. No jedź, to jest wszystko, czy jeszcze? No tu nie, tu nie będzie nic ciekawego. Jeszcze niżej. Tu się jakiś pasek pojawił. Nie, tu już... Wentylatory, wałki, rozrządu. Czekaj, ja się zastanawiam, co z tym autem, czy je... Nie, no musisz... Zajrzyjmy pod tą maskę, co my tam mamy. Jak to wygląda? Coś to za motor jest. No, szeroka głowica. Dobrze widzę to. Przecież my to możemy tu z miejsca wyciągnąć. Tak, wyjmiemy najpierw, zobaczymy co jest i pójdziemy kupić część. Patrz, czyli... to jest ten pasek, widziałeś jakiś dziwny? No, widzisz. No i mamy napinać. Musimy zdemontować pasek PK. Tak. Jezus, jak tu się ciężko operuje tym. Klimatyzacja, zobacz, nie? To jest klimatyzacja, alternator. Alternator. Tak, czyli pasek alternatora. Czekaj, ja tu patrzę, co ja tu... Alternator też. Dziękujemy alternatorowi. Proszę wyjść. Dlaczego go demontujemy? Nie wiem. No ale... Jeśli tak sobie to... W tej grze coś tak wymyślili. Dobra, jest pompa wody. Ta pompa wody wygląda strasznie. No, zniszczona, skorodowana. Dobra, teraz tak. Osłona? Nie, jeszcze nie osłona. Wspomagania. Pompę wspomagania, tak. Koło pasowe. Tak. Dobrze jest wymienić uszczelniacze na wale i na wałku przy takiej naprawie. Słuchajcie, uczcie się. Bo to też się zużywa. I po jakimś czasie wymienisz pasek rozrządu i za chwilę patrzysz plana pod autem. Co się okazuje? Wyciek paska na pasek oleju. No i na nowo powtórka z rozrywki. Co my tu rozbieramy? Tak po co ja to rozebrałem właśnie? No nie, no do paska, żeś się dokopał. Dobra, to teraz tryb montażu, bo już mamy kupione wszystko. Tak. Czyli montujemy. Koło zębate jest spoko tutaj. No właśnie, jak wyglądają koła zębate? 70%, czyli wydaje mi się, że znośnie. Czyli bo to jest... W ten sposób będzie nam łatwiej. Mhm. Teraz... Co ty montujesz? Już zamontowałeś? No to tak szybko idzie, tata, no. Nie nadążę. No, to nie jest warsztat, nie? To tam w sekundę, to trzy razy klikniesz i... Na warsztacie nawet jakby, nie wiem, Rafał z Kulką się spieli, jeszcze Tomek im pomagał, to tak chyba szybko by nie zamontowali, nie? By się tam nie zmieścili. No, ręce by sobie połamali. Dobra, instalujemy alternator. Czyli montaż w drugą stronę. Dobra, tutaj jest pompa wody. No musi być zamontowana nowa, poprzednia tak. Ma stan 13. Pompa wody się również zużywa. A pompa wody chyba przy każdej wymianie trzeba po prostu. To znaczy, jeśli ona jest na rozrządzie, to tym bardziej. Nie? Ona jest też rolką, która... Pracuje cały czas, nie? Oczywiście. Jest łożysko, które się również zużywa. Tutaj jeszcze pompa wspomagania wjeżdża na rejon. Producenci określają taki przebieg rozrządu na 60 tysięcy. I wymiana. I jest wymiana, no nie ma, że boli. Ludzie różnie mówią, że można i 200 jechać. No można. Znam takich, którym się to nie udało. Trochę ich miny no, po tych informacjach zrzedły, jak się dowiedzieli, że to się wymienia jednak troszeczkę wcześniej. Nie? Powiem tak, że przychody 429 to jest bardzo znośny przychód. Tak. A, paska klinowego nie założyłem. Nie widziałem nawet.
Nie założyłem paska, wiesz? Dwójka tryb montażu. Oj, to kucha, kucha. Pierwsza kucha. Czemu nie mogę wejść w silnik? Halo. No jesteś. Napinacz założyłem? A no jest, faktycznie założony na alternatorze. Ups. Tylko czy ja klinowy mam? No mam, no musiałem ściągać. No, nie możliwe, to znaczy klinowy również powinien być wymieniony przy takiej wymianie paska. A on nie jest drogi wcale, nie? Więc... I to ja bym kupił nowy pasek, bo to się po prostu wymienia, tu nie ma dyskusji. Tylko tata, ja nie mogę go tutaj... Czekaj, tryb montażu, dobra, mam. No, jest. 69, no powiem tak, normalnie powinno się wymienić. W nie. grze, żeby zaoszczędzić, nie wymienimy, bo... Również się pasek zużywa. Nie można sobie tego zostawić. Taki pasek się potrafi zerwać. Takim... Tam jest taka... Później przykrość. Nie, jak się zerwie, po prostu spruje i wkręci w pasek rozrządu i nasza praca. I z zawory pory dostaną. Tak, dokładnie. Wtedy jest płacz i zgrzytanie zębami. Ktoś kto nie wymieni paska PK, no to sobie napyta biedy. I to bardzo szybko. Powiem tak, na następny odcinek mamy dwa bardzo przyjemne zlecenia. Silnik nierówno pracuje, będzie co robić, no i oczywiście naprawić uszkodzone części podwozia. Im więcej będziemy aut naprawiać, im bardziej będzie seria lajkowana i komentowana, tym szybciej dojdziemy do skupowania własnych aut na aukcjach, bo to są aukcje. Co to są aukcje? No jedziesz na aukcję normalnie tak jak na komorniczym. Czyli coś możemy kupić i sobie naprawić. I sobie zrobić z tego, kupujesz złom i sprzedajesz drożej. Taka zabawa później będzie. Czyli ta seria może być nieskończona, ale czyli tylko... to jest takie super hobby, o czym każdy mechanik marzy, by mieć. Tak. I ty niedługo będziesz miał, auto. Będziemy we Wrak Racing startowali. Mówisz? Bartek już jest tak na to nagrzany, że on mi żyć nie da, nie? Można, no kiedyś próbowałem. Na złomkach będziesz z Bartkiem jeździł tam. Ja kiedyś motor miałem, kiedyś crossem się zajmowałem. A teraz będziesz się ścigał na torze. No można się bawić. Lepiej tak niż siedzieć w domu w niedzielę. Kłaniamy się nisko, aż po same kolano. Nie no, aż po same kule. A ty drogi widzu, pamiętaj, że zostawić łapkę w górę. Cześć! No pożegnaj. Cześć!